zaczniemy. No. 45 minut. Starczy. Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Venom White, a to będzie taki challenge. Nie wiem, to będzie na zasadzie 23 pytań. I będziemy musieli odpowiadać. Kto lubi więcej jeść? I podnosimy łapkę z K i Kasia i Damian. Taki Miszuk. Kasię powinniście kojarzyć. Kiedyś żeśmy nagrywali Minecrafta. To jest ta Kasia od świąt, jak tam święta. Jezus, skończył, bo rok temu. To było dosłownie rok temu. Opa, jak te. Jak zaczynałem nagrywać. To... Dobra. No co będziemy omijać w ogóle? Przejdźmy do tego całego, tego zabawy. To pierwsze pytanie. Kto więcej czasu spędza w łazience? Jeden. No bo ty jesteś kobietą i ty długo włosy robisz i... Ale nie robię tego w łazience. No ale w toalecie. No... A to dlaczego ja w takim odzieży? No dobra, zmieniam, ja jestem dłużej. Dobra. Kto ma większe cycki? No dobra. Grałam. Nie, ja tutaj nic nie mam. Nie mam, ale ćwiczę. Kto jest bardziej oszczędny? 3, 2, 1. Myślę, że ty, bo kurde, ja ostatnio tak trochę zaszalałem sobie i tak zacząłem sobie kupować dużo rzeczy, patrząc na mój stan konta, przeraziłem się, jak te tam cyferki szybko uciekają i muszę stwierdzić, że chyba jesteś bardziej oszczędna na obecną chwilę, ale swego czasu... Wiesz, ile ja kasy na jedzenie wywalam. Kolejne pytanie, czwarte. Kto ma większe poczucie humoru? Jej! Myślę, że oboje mamy zajebiste poczucie humoru. Jesteśmy zbyt szurnięci, żeby stwierdzić, że nikt z nas nie ma poczucia humoru. Dobrze jest. Kolejne pytanie, piąte. Kto ma lepszy styl ubierania się? Serio. Oboje muszę stwierdzić, że... Jak byłem mały, to czasami było tak, że ubierałem się jak mi tam, co mi w szafę, co mi pod ręką padło i czy to było zielone, czy żółte, czy fioletowe, wszystko naraz na siebie ubierałem, tyle było ubrane. A mnie mama stroiła, widzisz? No, w ciebie mama stroiła. Znaczy mama mnie też w sumie stroiła, ale jak mi się coś nie podobało, to ściągałem tą koszulkę i zakładałem sobie tą, którą nie lubiłem. Kolejne pytanie, mianowicie szóste. Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Co to było? No bo w sumie po ostatnich tak wrażeniach i spotkaniach muszę stwierdzić, że chyba masz większe powodzenie u facetu. Dobrze, nie wiem. A czemu? No, nie interesuje. No, okej. Okay. No to wychodzi na to, że Kasia ma większe powodzenie. Ale ja uważam też, że Damian ma duże powodzenie. No ja widzę te dziewczyny, co tam wysyłają. Na snapach, Instagram, kontynuujcie. No, ale... No, nie zgodzę się, że tylko ja. Dobra, kto ma mocniejszą głowę do alkoholu? No, tak, też tak uważam. No, tak troszkę, bo... Tak, że wyszło, że mam silniejszą głowę do picia. Tak, pozdrawiam tutaj serdecznie Tomka, z którym jak się pije, to do upadłego. Kto więcej śpi? Ale w sumie dlaczego ja? Miej rację, bo czasami jest tak, jak pójdę za późno spać, późno liczę godzina trzecia, godzina druga, no to potem jakoś wstanie mi się o 9, 10, 11. To, że dzisiaj wstanę o 12, to jest wyjątek. Właśnie, do ciebie się dopisa. Dzisiaj piszę do ciebie, a ty... Tak piszę. Kto ma więcej znajomych? Mamy dużo znajomych, dobra. Ale ty masz więcej przez to, że obracasz się w różnych środowiskach i youtuberów, tam jumpstyle i tak dalej. No coś w tym jest, aczkolwiek jednak wolałbym mieć... Ja wolę mieć kilku, ale bardzo dobrych.
tym momencie... Ale nie obrażam, nie obrażam jego znajomy, nie. Tylko mówię, że mi nie potrzeba więcej, bo... W sumie to jest racja, dobrze mieć garstkę znajomych, a takich prawdziwych, takich mocnych, solidnych znajomych. Tak. Kolejne, dziesiąte pytanie brzmi, kto jest mądrzejszy? Jeden. No, musiałem wystąpić kobiecie, nie, że jestem jakiś ustępny. No mądrze. Ale zawsze ten, kto pokazuje, że jest mądry, to jest głupi. A ten, kto jest mądry, to tego się nie pokazuje, nie? Takie w sumie tak... Jesteś głupi. Pytanie 11 to jest, kto lepiej gotuje? Muszę stwierdzić, że oboje dobrze gotują. To, że z zawodu jestem kucharzem i coś tam potrafię sobie ugotować, ale muszę stwierdzić po tym, jak... Tutaj też pozdrowię Tomka, ale kolegę Kasi, tutaj gdzie mieszka, że... No właśnie, że gotuje dla siebie, dla niego i jakoś chyba jeszcze nie ma ludzi. No, tam raz. Tak jak mówię, odkąd się tak przeprowadziłaś na swoje, to jednak potrafisz sobie coś ugotować, się najesz. I nie są to parówki. I nie są to parówki. Kolejne pytanie, 12. Kto jest ładniejszy? Tak, no bo... albo tak. No, tak. Kto lepiej tańczy? No ty lepiej tańczysz. Zależy jak na to patrzeć, bo w tym co ja sobie robię, w tym całym tam stylu, no to jakoś tam sobie wybijam, jakoś sobie tańczę. Ale na przykład jak chodzi o parkiety, takie taneczne, coś tam sobie podnieść, to tobie zaś to lepiej idzie niż mi. Ja zaś jestem taki sztywniejszy. No to otwórz tą rączkę. No dobra, no to oboje w jakiś tam sposób dobrze. Kto podejmuje decyzję? Dlaczego tak? Albo tak. Chodzi o to, że ostatnio miałem dość bardzo dużo decyzji do podjęcia i no musiałem sobie tak dużo podejmować, żeby było dobrze. W sumie to też chyba coś tam było sobie takie tam. No, przemyślenia takie. Które, gdzie trzeba było jednak podjąć takie bardzo... Dużo ważnych decyzji poprosić. No w sumie coś w tym jest. To ma ostatnie zdanie. Znaczy, to jest tak, że... że lubię mieć ostatnie zdanie czasami, ale jednak ostatnio chyba sobie odpuściłem. Następne, 16. Kto lepiej kłamie? Nie kłamie. Jakoś mi to wyszło. W sumie powiem wam tak, jak byłem mały, to strasznie kłamałem. Bardzo mocno kłamałem, czy coś narozrabiałem w przedszkolu, czy w szkole, cholernie mocno kłamałem. No, w sumie radzę, bo tak. Ale, a dlaczego ty nie wiesz? Bo ja nie lubię kłamać, bo mnie to męczy i... Nie lubisz kłamać, ale się pokazywać. Kłamiesz? No, ale potrafię, ale potrafię to zrobić dobrze, tak że się nikt nie szczai, ale ogólnie nie lubię tego robić. Ale czasami to jest potrzebne. No, ale tylko w takich dobrych intencjach, jeżeli chce się skłamać, ale tak, bo... 11. Pytanie, kto lepiej prowadzi auto? Nie ma takiej osoby wśród nas, gdyż nie posiadam jeszcze prawa jazdy. Mi się nawet są chwile takie coś, cacko nie jest potrzebne. Jeżdżę sobie pociągami, no owszem, teraz mi nie jest potrzebne, kiedyś mi tam będzie potrzebne. Ale dobrze kłamiesz. 18. Pytanie. Kto lepiej okazuje uczucia? Myślę, że to jest chyba dobra odpowiedź. Także co do tego... To myślę, że jakoś oboje, bo... Aczkolwiek... Kto ma więcej odpałów? No tak, wypadło na mnie. Dlaczego ja w sumie, ej? Ej, nie jestem głupkiem. To, że sobie ogarniam pytania czy wyzwania, czy tam coś, budowę vlogi sobie, coś tam gadam, głupuję, ale w sumie... Dobra. Kto częściej prowokuje do kłótni? Nie wiem, dlaczego mi się tak zrobiło, ale twierdzę... Chcesz się pokłócić? Masz jakiś problem? No widzisz, właśnie teraz sprowokujesz mnie do kłótni. Bo specjalnie. Ja muszę stwierdzić, no w sumie masz wybuchowy charakter. No, ale jak chcesz, to potrafisz się dziabnąć więcej. Gdzie u mnie to chyba częściej wypada, że dobrze, nie jestem jadowita. Ugryź się, abyś się sama otruła. No, także... Kasia jest takim prowokatorem. Kto je więcej?
sumie, mimo że po mnie tego nie widać, jestem... Po mnie widać! To muszę stwierdzić, że jem bardzo dużo, ale nie wiem, gdzie się to u mnie rozkłada, może przez to, że ciągle nie mogę na tyłku siedzieć i tak dalej. To ma więcej ubrań. W sumie powiem ci, że jest tak, że jak wyciągnę sobie ciuchy, to w każdy dzień mogę być ubrany inaczej. No, i tego jest naprawdę dużo. Zapewne masz więcej butów ode mnie. 10. No jeszcze mam w domu pary. Bo już kilki. Skoro to chciałem rewalizować na temat butów. Ostatnim, 23 pytaniem jest, kto jest bardziej uzależniony od internetu? No niestety, wyszło tak, że jestem bardziej uzależniony. No jak to się ma do całej tej sprawy, jest tak, że idę sobie miastem i nagle na tyle, no to już swoją drogą, ale nie mam internetu, nagle mi się odłączy internet i tak, dlaczego nie mam internetu, ja muszę mieć internet, zapłaciłem za ten internet i go muszę mieć i go nie mam. I potem się tak zaczynam nerwować, stosować. No w sumie na ostatni czasy tak bardziej patrząc, może rok w tym, tak się cholernie uzależniłem od tego badziewia, dobra, jestem bardziej uzależniony od internetu. To już jest koniec tego odcineczka, jeżeli wam się podobało, wiecie co robić. Łapkujcie, jeżeli wam się odcinek naprawdę podobał, zostawcie łapkę i komentarz. Jeżeli byście chcieli kolejne odcinki z tą damą tutaj, jakiekolwiek gry czy cokolwiek, to piszcie, komentujcie, łapkujcie. My się z wami serdecznie żegnamy i do usłyszenia. Yo! Yeah.